No witam, witam. Chciałbym się pochwalić nowym nabytkiem. Znaczy nowym, no starym nabytkiem, nic ciekawego, stary rzęch, ale co mnie najbardziej zaciekawiło w tym, w tej całej aukcji, cena. No i stan. Stan jest, no nie najciekawszy, bo to stało podobno tam 20 parę lat, nie wiem dokładnie ile. Mniejsza o to, ale co mnie zaciekawiło? No za tą cenę to właśnie wyrwałem. To mi się najbardziej spodobało, że jest jakoś to tak funkcjonuje, o. Że to jest wszystko na zasadzie tutaj, tak jak w ciężarówkach jest, nie? Zaczep. No, to mnie zaciekawiło i postanowiłem mimo wszystko kupić. Czy to chodzi, czy nie chodzi, nie wiem, nie sprawdzałem jeszcze. Opona jest zżarta, bo po prostu stało przez dłuższy czas. Zobaczymy, może będzie wystarczy, żeby dać dętkę i będzie chodzić, nie wiem, tutaj trzyma powietrze jako tako. Czy silnik chodzi, czy kosisko chodzi, nie wiem. Kosisko jest w każdym bądź razie tutaj zżarte. Coś będzie trzeba wstawić, jakąś blaszeczkę, coś. No, wygląda, nie no, jest jeszcze mocne, tylko po prostu wyżarło. Ktoś nie dbał. Nie czyścił po koszeniu i tak dalej. Nie wygląda to najgorzej ogólnie. Jest trochę porzewiały i tak dalej. Ale zobaczymy, co z tego da się zrobić. Silnik Brixa. O, jeden cylinder. Oponki jeszcze jako takie są, też z przodu. Najciekawsze jest to w tym wszystkim, że on nie ma znaczy ma luz. Proszę? Ma luz na kierownicy, ale luz jest tutaj, występuje. Na tym, w tym miejscu właśnie. To jest jedyny jego luz. A tak poza tym jest wszystko w porządku. Dobra, biorę się za mycie i widzimy się za chwilę. Już wiem, że jedno koło jest na pewno tutaj dziurawe, gdzieś na tym, gdzieś tutaj syczy. No to czyli albo dętka wjedzie, albo po prostu nowa opona. Chociaż szkoda, bo profilu ma bardzo dużo, ale zobaczymy, co z tego da się zrobić. Silnik. No silnik jest taki zasyfiały. Jakieś tam wycieki miał. Najlepiej będzie po prostu umyć go całego i zobaczyć po paru godzinach jazdy, jak to dalej wygląda, skąd ten wyciek i tak dalej, nie? Ale to jeszcze zobaczymy. Do tego wszystkiego, do całego mycia użyję z tego sprayu całego. Już raz go używałem i to bardzo dobrze się spisywało. I zobaczymy dalej, co będziemy robić. No, już umyte, wyschło, jako tako to wyszło, wiadomo, że coś jeszcze tam jest do poprawki w ogóle, ale już wygląda całkiem inaczej, już nie ten traktorek. Z maską, no tak, jest zardzewiała, najlepiej to by było wziąć i całą po prostu zrzucić leksom albo po prostu dać do wypiaskowania, ale nie wygląda najgorzej. Tutaj jest jeszcze dziura, to się zaspawa, ale nieźle. Ok, dobra, to ja go pcham pod warsztacik. Akumulator jest na pewno wypechłany, ale to nic, za chwilę podłączę na kable i będziemy go kurwa testować, co z niego jest jeszcze, zobaczymy. Jak się okazuje, musiałem dać drugą baterię, bo ta oczywiście jest już wykończona, ale doszedłem do wniosku, że po prostu musi być wymieniony ten
przekaźniczek, czy co to jest, nie wiem co to jest, przełącznik. W każdym razie miałem od innego traktorka nówkę sztukę kupioną, tamten traktorek sprzedałem. I tutaj jak zrobię na krótko, sami możecie zobaczyć. Po prostu przełączam, nie zapala. Ale już dam na zapłon, trochę gazu i zobaczcie teraz. Zrobię na krótko. Jeszcze raz. A few moments later. Najpierw trzeba trafić. 2 hours later. Kurwa, weźmy. To już jest koniec, nie ma już nic.